Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie we Wrocławskim Klubie Formaty. Właściwie w głównej mierze uczniów Szkoły Podstawowej 25 na Muchoborze Wielkim. 9 października, czyli jutro, obchodzimy urodziny Tadeusza Różewicza, czyli spotykamy się, jak tutaj z panem doktorem Piotrem Rudzkim ustaliliśmy, w przededniu, w Wigilię urodzin Tadeusza Różewicza. Z tej okazji chcielibyśmy na początku podziękować bardzo serdecznie panu Piotrowi Michałowskiemu z Wydziału Kultury za koordynację wszystkich wydarzeń związanych z obchodem roku Tadeusza Różewicza we Wrocławiu. Chcielibyśmy również, ja osobiście i w imieniu Wrocławskiego Klubu Formaty, podziękować pani Małgorzacie Gumiennej, polonistce. Wielkie brawa dla pani Małgorzaty. Chciałbym podziękować za miłą współpracę i za przygotowanie tych wszystkich rzeczy, które tutaj we współpracy między Wrocławskim Klubem Formaty a właśnie szkołą udało się zorganizować. Dziękuję również uczniom wszystkim, którzy zaangażowali się w to wydarzenie. A mam tu na myśli przede wszystkim wystawę prac plastycznych. 13 prac, jak będziecie wychodzili, to nie wychodźcie za szybko, tylko zobaczcie, co wasi koledzy i koleżanki zrobili, jakie prace związane właśnie z twórczością Tadeusza Różewicza powstały. I jeszcze po wykładzie czeka nas recytacja wierszy, również przygotowana przez waszych kolegów i koleżanki. Po mojej lewej stronie jest pani Aleksandra Szalek-Palmowska, tłumaczka języka migowego. Nasza współpraca z Fundacją Katarynka również przebiega bardzo owocnie, za co również serdecznie dziękuję. Pani Aleksandra będzie tłumaczyła cały wykład, także myślę, że dla wielu z was jest to również nowe doświadczenie zobaczyć tłumacza języka migowego i jak wygląda jego praca. Całe wydarzenie będzie dokładnie za tydzień, w przyszły piątek o godzinie 11, dostępne również w internecie. Transmisja z tego wydarzenia będzie dostępna i do zobaczenia, także właśnie z tłumaczeniem na język migowy. A teraz do rzeczy. Spotkaliśmy się tutaj po to, aby wysłuchać wykładu pod tytułem Zawsze fragment, Teatr Tadeusza Różewicza. A naszym dzisiejszym gościem jest pan doktor habilitowany Piotr Rudzki, teatrolog, adiunkt w Zakładzie Teorii Kultury i Sztuk Widowiskowych Uniwersytetu Wrocławskiego. Między innymi redaktor w kwartalniku Notatnik Teatralny, i umówiliśmy się, że najlepiej pan doktor Piotr Rudzki sam siebie przedstawi, więc scena należy do pana. Jeszcze raz wielkie brawa i prosimy. Głos jest pan. Dzień dobry. Ja się oczywiście do tych powitań serdecznych, które pan Michał Łober wygłosił, przyłączam. Również przyłączam się do wszystkich podziękowań tym wszystkim, którzy się przyczynili do zorganizowania tego wydarzenia i tych wszystkich, bym powiedział, wydarzeń, które towarzyszą temu wydarzeniu. Przepraszam za powtarzanie się. Ale oczywiście też bym chciał bardzo serdecznie podziękować Wrocławskiemu Domu Kultury Formaty za zaproszenie i danie mi tej możliwości, żebym mógł do was mówić, do was i do państwa, czyli nauczycieli, którzy przyszli dzisiaj od godziny 11, żeby trochę porozmawiać o sztuce, bo w gruncie rzeczy rozmowa o Tadeuszu Różewiczu, rozmowa o jego poezji jest rozmową o sztuce. Czyli jakby wchodzimy w inny rodzaj dialogu, w inny rodzaj języka niż ten rodzaj dialogu, z którym się spotykamy na co dzień. Pamiętajmy, że dzieło sztuki w tym, byśmy powiedzieli, najprostszym rozumieniu różni się od tego wszystkiego, co nas w życiu otacza, formą. To znaczy nie możemy dzieła sztuki, w tym wierszy, nowel, powieści, poematów, sztuk teatralnych Tadeusza Różewicza traktować jako zapisów jeden do jeden rzeczywistości. Nawet jeżeli Różewicz dawał nam sygnały, to bardzo trudno się mówi o Tadeuszu Różewiczu w czasie przeszłym. Ja mieszkam na Krzykach, on całe lata naprzeciwko Parku Południowego, on całe lata mieszkał właśnie na Krzykach przy Januszowickiej i chodził do Parku Południowego na spacery. Można go tam było właśnie rano spotkać. To takie, bym powiedział, no jeden z największych, obok oczywiście wielu innych,
innych, których tutaj nie będę wymieniał, wrocławian z wyboru, bo on przecież nie pochodził z Wrocławia. Ja nazywam się Piotr Rucki, jak to już zostało powiedziane. Jestem adiunktem w Zakładzie Teorii Kultury Sztuk Widowiskowych naszego Uniwersytetu. Bardzo was przepraszam, tutaj jest, podejdę do tej planszy i od razu się przyznam, tu jest błąd ortograficzny, to W powinno być oczywiście z dużej litery, bo to jest Uniwersytet Wrocławski, a nie jakiś byśmy powiedzieli, ta część przymiotnik, co prawda, ale oczywiście część nazwy własnej. Jestem też, oprócz tego działam jako kurator artystyczny w takiej niezależnej od nacisków różnych grupie teatralnej Teatr Polski w Podziemiu, która powstała, byśmy powiedzieli, trochę na gruzach tego, co było Teatrem Polskim we Wrocławiu, a co zostało niestety przez nieprzemyślane decyzje, różne decyzje różnych ludzi zniszczone. Poproszę następny slajd i chciałbym zacząć od razu to nasze spotkanie mocno, żeby was może trochę obudzić, żeby tego Różewicza, chociaż pamiętajcie, to co za chwilę usłyszycie, to nie, słów nie napisał Tadeusz Różewicz. Dlaczego puszczam akurat to, za chwilę wyjaśnię. Czyli poproszę Manam. Thank you.
otworzy megafon. Tysiące twarzy, setki wirażli. To człowiek tworzy megafon. Tysiące twarzy, setki wirażli. To człowiek tworzy metamorfozy. Metamorfozy, 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 metamorfozy. Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu 1981 rok ma nam, słowa napisała Olga Jackowska, Kora, dwa lata temu zmarła wokalistka, świetna artystka i poetka. Trudno sobie wyobrazić piosenki Manamu, słowa tych piosenek bez wpływu Różewicza. Olga Jackowska była oczytaną i twórczą poetką, ale bardzo mocno korzystającą z tego, co jest tradycją. I tą tradycją, byśmy powiedzieli, najważniejszą, nie waham się tego słowa użyć, niezależnie od tego, że jutro obchodzimy setne urodziny Różewicza, tą tradycję najważniejszą w poezji po II wojnie światowej, moim zdaniem, stworzył Tadeusz Różewicz. Ta tradycja, byśmy powiedzieli, tradycja poezji awangardowej i szerzej sztuki awangardowej. To jest jedna rzecz komentarza do tej piosenki. Druga rzecz, tam w słowach pojawia się, u Olgi Jackowskiej pojawia się szary człowiek. Byśmy powiedzieli zwykły człowiek. To będzie, byśmy powiedzieli, punkt jakiś taki centralny, czy punkt odniesienia w twórczości Różewicza. To będzie również jakby zmiana traktowania poety, czy jakby wychodzimy, Różewicz wyszedł absolutnie z tego myślenia romantycznego czy modernistycznego, młodopolskiego o poecie, artyście tego, czyli który wie i który będzie tutaj, byśmy powiedzieli, ex cathedra opowiadał ludziom, jak ten świat wygląda. No nie. To była fałszywa pozycja, jak wiemy o tym w XX wieku, XXI wieku, każda taka pozycja, czy jakby ustawianie się, że ja wiem więcej od tych, do których mówię, jest pozycją fałszywą, bo być może w jednej dziedzinie wiem więcej, ale w innej dziedzinie wiem mniej. Może mam więcej doświadczeń w jednej dziedzinie, ale w kolejnej mam o wiele mniej, więc jakby ta zmiana, byśmy powiedzieli, sposobu komunikowania się z odbiorcą. Ale jeszcze do tego zwykłego człowieka oczywiście wrócimy. Dlaczego zawsze fragment? Dlaczego tak zatytułowałem to nasze dzisiejsze spotkanie? Ano po pierwsze, jakby no z oczywistego powodu, to tytuł, zawsze fragment, to tytuł tomiku poetyckiego, który Tadeusz Różewicz wydał w 1996 roku, a dwa lata później, jak macie tutaj na tym slajdzie, wydał tomik zatytułowany Zawsze fragment, mówiąc po angielsku recycling, a mówiąc po polsku recycling, tak to się chyba spolszczyło. Tutaj jakby w tych dwóch tytułach w gruncie rzeczy mamy, po pierwsze, byśmy powiedzieli, jeżeli można o czymś takim mówić, metodę twórczą Tadeusza Różewicza, jego sposób widzenia i opisu świata. Nie da się, byśmy powiedzieli, w XX wieku, i to było bardzo mocne przekonanie nie tylko Tadeusza Różewicza, że nie da się, byśmy powiedzieli, opisać tego świata w całości. Że kultura XIX wieku, która nam przynosiła takie, byśmy powiedzieli, opisy filozoficzne czy jakiekolwiek inne rzeczywistości społecznej, rzeczywistości kulturowej, w której funkcjonujemy, w którym się wydawało, że spełniają jakąś taką funkcję takich opisów zamkniętych, to też fałszywe opisy. Wiemy o tym. Zaraz do tego wrócę. Czyli raczej byśmy tą rzeczywistość, tak jak to Różewicz robił i w poezji, i w prozie, i w dramacie, opisywali przez fragmenty. To raczej jakby stykamy się z jakimiś, byśmy powiedzieli, epizodami, z jakimiś momentami, które są ważne i które też, jakbyśmy powiedzieli, w połączeniu z innymi epizodami, momentami tworzą nowe znaczenie. Czyli znowu nie ustawiamy się, my, nie jestem poetą, ale powiedzmy, przyjmując taki monolog wewnętrzny Różewicza, nie ustawiam się, że ja wiem, tylko ustawiam się, że ja próbuję. Że ja próbuję dotrzeć do czegoś, co może być ważne nie tylko dla mnie, ale również dla odbiorcy. I ten zawsze fragment, no właśnie tak jak mówię, jako rodzaj deklaracji twórczej. Jakby jeszcze wiem, że jakby na waszym poziomie edukacji jakby ciągle wierzycie i słusznie macie do tego prawo i to jest ten moment w waszym życiu, kiedy może właśnie trzeba budować jakieś takie, byśmy powiedzieli, stałe i pewne i zamknięte sposoby widzenia świata, ale za chwilę jak już wyjdziecie na wyższy poziom kształcenia, czy może już niektórzy z was to znaleźli, właśnie kontaktując się ze sztuką, niekoniecznie z nauką, jakby
przekonacie się sami, że jakby te wszystkie opisy, gdybyśmy powiedzieli to, co się nazywa tak ładnie w teorii literatury wielkimi narracjami, czyli takimi opowieściami, które chcą zamknąć, jakbyśmy powiedzieli, opis świata w jednym, one są fałszywe. One są, byśmy powiedzieli, do odrzucenia. Dlaczego? O tym jeszcze też za chwilę. I teraz jeszcze jedna ważna rzecz, jakaś taka dla mnie i w związku z tym tytułem naszego spotkania. Teatr Tadeusza Różewicza, ja nie będę mówił, jak już się zorientowaliście, tylko o jego teatrze, czyli o jego dramatach, czy o wizji teatru, którą zapisał w tym, co nazywamy zgodnie z tradycją dramatami, a co w gruncie rzeczy, jak Tadeusz Różewicz publikował, niektóre z nich w ogóle nie było odbierane jako dramaty. Jemu zarzucano, rzucano się na niego, oskarżano. No tak jak każdy twórca awangardowy do awangardy też, jako do pojęcia, za chwilę wrócimy. Czyli byśmy powiedzieli, raczej będę opowiadał o świecie wyobraźni Tadeusza Różewicza, która się realizowała w różnych rodzajach literackich. Przepraszam za te wtręty takie właśnie teoretyczno-literackie, ale jak wiecie, mamy prozę, epikę, poezję i dramat. Więc jakby tutaj ta moja wypowiedź będzie dotyczyła to nasze spotkanie całości i też bardzo ważne. Chciałbym, żebyście może to też zapamiętali, bo to z jednej strony pokazuje pewną bliskość kultur pomimo wielkiej, dzielącej ich, byśmy powiedzieli, w kilometrach odległości. Zaczynając od tego, co bliskie, czyli mamy słowo greckie. Jeżeli myślimy o poezji, poezja, poeta, od jakiego słowa to pochodzi? Nam się wydaje, że właśnie ktoś, kto pisze. Prawda? Zgodzicie się? Siedzi i pisze. Ale zobaczcie, słowo w starożytnej Grecji, słowo poieites pochodzi od poiein, czyli czynić, robić. Czyli to nie jest ktoś, którego zadaniem było tylko pisanie, byśmy powiedzieli, poezja to również czynienie, działanie, to byśmy powiedzieli jeszcze dalej idąc, to zmiana. Nie jestem od tego, zresztą wiecie, nie muszę was o tym przekonywać, że druk i książka to jest raczej kwestia już dopiero XV wieku. Wcześniej rękopisy, wcześniej były jakieś zapisy, czy jakby byśmy powiedzieli, literatura wcześniej miała charakter oralny. Jakby ta oralność zakłada również mój wpływ na tego, który słucha. Czyli na tego, który, dlatego byśmy powiedzieli, zakładaną przeze mnie jako artystę zmianę w tym, który słucha. A wracając do tego wątku wspólnoty kulturowej, nie wiem, czy już na lekcjach mówiliście, że jakby nasz język należy do, myśląc o dalekiej, bardzo dalekiej przyszłości, do tych języków praindoeuropejskich, czyli zwróćcie uwagę, że w tej nazwie mamy Indię również, czyli poezja w sanskrycie, w takim byśmy powiedzieli takiej łacinie, ale oczywiście o wiele starszej niż łacina, czyli języku do dzisiaj już nieużywanym na subkontynencie indyjskim, cinoti, to jest to samo źródło, oznacza inkrustować, ułożyć. Czy jakby w tym sanskrycie również mamy, byśmy powiedzieli, z jednej strony tą czynność realną, że inkrustuje jakimiś drogimi kamieniami płaszczyznę, albo układam z tego, co mam, inny twór. Zwróćcie też uwagę, że w tych słowach źródłowych mamy też zapisane, czy jakby odpowiednik tego, co u góry mamy jako recycling, że nawet byśmy powiedzieli największe nowatorstwo w każdej dziedzinie sztuki, od malarstwa, przez muzykę, rzeźbę do literatury, w gruncie rzeczy zakłada krążenie wątków. W gruncie rzeczy zakłada recycling. I to, co byśmy powiedzieli, było takim romantycznym i modernistycznym pomysłem, że ten poeta jest unikatowy, ma jakieś specjalne połączenie z Bogiem, z jakąś transcendencją i on tutaj mówi do nas po raz pierwszy te ważne rzeczy. No nie. W źródle mamy, że jakby układam, czyli układam z czegoś, co istnieje. I to była też jedna z charakterystycznych cech twórczości Tadeusza Różewicza. Ten recycling związany z tym, że czerpał z różnych rodzajów sztuki, z malarstwa, z muzyki, ale również byśmy powiedzieli autorecycling, wtedy kiedy jakby czerpał, kiedy pojawiały się autocytaty, czy zmiany już raz gotowych, opublikowanych
dzieł. Idźmy dalej. Gdybym użył jakiegoś słowa, które jest dla was absolutnie obce, no to podnieście rękę i powiedzcie, jakby załóżmy, że nie jesteśmy na wykładzie uniwersyteckim, gdzie nie ma czasu odpowiadać na pytania najczęściej. Dzisiaj załóżmy, że jesteśmy na spotkaniu, więc jakby gdybyście czegoś nie rozumieli, oczywiście pewnie na koniec też jakiś może czas będzie, żeby na jakieś pytania. Tutaj wymieniłem, jeszcze jedno, zwróć uwagę, specjalnie wybrałem, bardzo trudno znaleźć w sieci, bo to są z sieci zdjęcia młodego Różewicza. Myśmy powiedzieli, że poetów to w ogóle widzimy zawsze starych. Że to tacy starzy ludzie, jakby tą i z tą starością, jakby byśmy powiedzieli z tym obrazem starości, który funkcjonuje w kulturze, czyli ktoś dostojny jak poeta, czy ktoś, kto właśnie tutaj mówi ważne rzeczy. No nie, oni też byli kiedyś młodzi, to po pierwsze. Czyli można powiedzieć, że Juliusz Słowacki też słał sobie łóżko, a Adam Mickiewicz wynosił śmieci, a Zygmunt Krasiński, nie wiem, prał sobie mankiety. Może on sobie nie prał, bo miał służących, bo pochodził z bardzo bogatej, magnackiej rodziny, ale jakby byśmy powiedzieli, że zwróćcie uwagę, ten stereotypowy obraz artysty, który nie wiem, czy ciągle wy macie w głowie, ale który jakby jakoś funkcjonuje, to właśnie ktoś, kto jest oderwany od codzienności. Taki stary, już prawie że zmumifikowany w garniturze, specjalnie założyłem garnitur, żeby jakby też właśnie tutaj nie być jakąś mumią, tylko spróbować z wami rozmawiać o czymś, co jest żywe. Bo to jeszcze ostatnia dygresja. Pamiętaj, nie bójcie się sztuki. Nie bójcie się sztuki, nie bójcie się poezji, nie bójcie się literatury, nie bójcie się malarstwa, nie bójcie się kina artystycznego, teatru. Nie ma czegoś takiego, przepraszam wszystkie panie profesorki czy panów profesorów, którzy tu siedzą, nie ma czegoś takiego jak obowiązująca interpretacja dzieła. My nie jesteśmy głupsi od dzieła, my odbiorcy. To jest znowu uzurpacja XIX-wieczna. My jesteśmy tacy, jacy jesteśmy i z tą swoją wrażliwością, wiedzą, doświadczeniem wchodzimy w dialog z dziełem, z wierszem Różewicza na przykład. Nie bójmy się, a sztuka daje nam wgląd, byśmy powiedzieli, w rzeczy, których jeszcze nauka nie opisała. Tu wymieniłem tutaj wszystkie jego, byśmy powiedzieli, zatrudnienia artystyczne. Poeta, dramatopisarz, prozaik, eseista, czyli ktoś, kto piszący takie teksty, byśmy powiedzieli, które są na granicy sztuki i takiego dyskursu naukowego, scenarzysta. Pamiętam, jego brat Stanisław Różewicz był reżyserem filmowym, ale Różewicz również pisał scenariusze filmowe. I tutaj ważna rzecz, to teraz dopiero wychodzą tomy jego korespondencji, czyli można powiedzieć, że był epistolografem, czyli od epistolografii, takie bardzo trudne słowo, czyli sztuka pisania listów. Ja myślę, że jakieś za 30 lat, jak będzie tutaj ktoś wygłaszał jakiś wykład o jakimś współczesnym poecie, to już nie będzie epistolografia, tylko jakaś smsografia, czy nie wiem, mailografia, no bo jakby przestajemy pisać listy, tylko się funkcjonujemy w tym, co jest w tych mediach, które nam gwarantuje technologia. Poproszę następny slajd. Takie też, żeby nie zamęczyć was, Boże broń, jakimiś faktami, które są do znalezienia w Wikipedii czy na stronie culture.pl. Urodził się 9 października, czyli dokładnie jutro będzie setne urodziny, o czym mówił pan Michał Bober. Ukończył tam też gimnazjum. Szkoły, liceum nie zdążył, bo wybuchła wojna. To, co ważne i to, co, bo to też będzie miało znaczenie dla naszego ciągu, naszego spotkania, od czerwca 1943 roku do listopada 1944 walczył w oddziałach Armii Krajowej. Walczył jako partyzant. Armia Krajowa? Wiemy? To ta jedyna podziemna armia. Z tego możemy być dumni. Niekoniecznie w taki sposób, jaki nam próbują politycy dzisiaj powiedzieć, ale z tego możemy być dumni, bo to była jedyna zorganizowana armia zbrojna działająca w podziemiu w Europie, która się sprzeciwiała hitlerowskim Niemcom. Francuzi nie mieli. Francuzi gdzieś tam pod koniec wojny. De Gaulle później... Dobra. W każdym razie walczył. Wyszedł później z tego oddziału z wielu powodów, ale to nie jest jakby dla nas tutaj specjalnie ważne. W roku 1944, jeszcze będąc w tym oddziale, publikował swój pierwszy tom. To odbito oczywiście na powielaczu, tomik zatytułowany Echa Leśne. Razem pomaga mu w tym jego starszy brat Janusz, który miał, Tadeusz Różewicz miał może nie tyle kompleks, co jakieś takie poczucie żalu wielkiego, bo jego brata Janusza złapali Niemcy i zastrzelili. Tadeusz Różewicz uważał, że Janusz był o wiele bardziej utalentowanym poetą niż on.
czyli gdzieś tam byśmy powiedzieli taki, taka nieprzeżyta do końca, czy ciągle odzywająca się i w twórczości, i w życiu trauma po stracie tego starszego brata. Po wojnie zamieszkał w Częstochowie, tam zdał maturę, potem przeniósł się do Krakowa i ten Kraków jest o tyle ważny, że zbliżył się tam do środowiska związanego z grupą krakowską, tym drugim wydaniem grupy krakowskiej, czyli artyści i teoretycy sztuki, właśnie artyści awangardowi. Do awangardy wrócę. Mieczysław Poremski, Tadeusz Kantor, Jerzy Tchórzewski i wielu innych, czy jakby uczestniczył, byśmy powiedzieli, w życiu artystycznym, nie tylko w życiu literackim. Julian Przyboś, z tych takich, powiedzmy, myśląc o jego mentorach literackich, zaczął studia z historii sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim, nie skończył. I nie ma w tym nic złego. Nie, jakby brak edukacji formalnej nie oznacza, że oczywiście nie namawiam was, żebyście rzucili szkołę po szkole podstawowej, ale brak edukacji formalnej wcale nie oznacza, że ktoś nie może być wybitnym człowiekiem. Einstein, jak wiadomo, nie zdał matury, bo nie nadawał się do żadnej szkoły, a został przecież najważniejszym fizykiem w gruncie rzeczy XXI. W każdym razie w 1947 roku ukazuje się jego tom poetycki Niepokój, potem Czerwona rękawiczka, do tych wierszy jeszcze na za chwilę wrócimy. Potem wyjechał na rok na Węgry, spędził tam rok. Po powrocie osiedlił się w Gliwicach, ale od 1968 roku, tego bardzo trudnego i bardzo niedobrego roku w historii Polski, ale w tą dygresję nie będę wchodził, osiedlił się i zamieszkał we Wrocławiu, tak jak mówiłem wcześniej, na Januszowickiej, a potem dostał jako wybitny artysta związany z tym miastem, dostał od miasta dom na Sempolnie. Mogę prosić następny slajd? Chciałbym wam, bo zdaje się, że już za dużo mówię, chciałbym wam teraz pokazać fragment, długi fragment. Od razu was za to, długi, dłużący się bardzo, ale on ma się dłużyć. Dlaczego się ma dłużyć, to za chwilę o tym porozmawiamy. Fragment scenicznej realizacji sztuki Tadeusza Różewicza Do piachu. To jedna, byśmy powiedzieli, z najbardziej skandalicznych, obok Białego Małżeństwa, ale z innego powodu, sztuk Tadeusza Różewicza. Ta sztuka do dzisiaj była tylko 4 razy, o ile dobrze pamiętam, wystawiona. Różewicz za życia nie zgadzał się, nie dawał zgody teatrom, żeby wystawiali. Dlaczego? To zaraz was zapytam, jak to obejrzycie. Jakby ta, raz, że pisał ją długo, jak widzicie na tam slajdzie, prawie 17 lat. Potem 7 lat czekała ta sztuka na to, żeby zostać opublikowana w Dialogu. A potem po tych premierach Kazimierz Kuc, Tadeusz Łomnicki i później Prowizorium w Lublinie, w życiu, bym powiedział, że rzuciły się na niego środowiska kombatanckie. Dlaczego? Obejrzyjcie ten długi fragment i może spróbuję odpowiedzieć na to pytanie. Poproszę. Nie ten fragment. No, to są nie ten fragment, to ten fragment, który mamy z już włączam hotspot, do piachu, nie działa? Działa, dobra, a czyli nie ten, nie kartoteka, tylko do piachu. Kartotekę też zobaczymy, ale za chwilę. O. Spać się nie chce. Majadej się, to śpi, nie warm się. Siekierka. Czasem to za tak myślę. Pójdę z tego lasu w świat. Do Częstochowy. Albo do Krakowa. A co ty będziesz w Częstochowie robił? Poglądam. Bo tam nigdy nie był. Jak się wojenka skończy, to pojedziesz do Krakowa. Do Częstochowy. Panny cię będą witały, dadzą ci medal. Zaś dadzą. A Siekierka był w Krakowie. A byłem w roku 1938 na Wawelu, byłem w kościole mariackim w sukiennicach, w muzeum też byłem. A to prawda, że tam króle polskie leżą. Są tam groby polskich królów. Jeden największy dzwon. Zegmunt. A ta smocza jama jedna. Też je. Jakie króle tam?
Józu. A burę śpi. Kiedy nie mogę. Dom się kierce swój spirytusem nie obchodzi. Policz mędna ja, jak to zaśniesz. Już jak się kierka coś powie. A to muzu, to jakie? A stoją tam figury, a potem znowu idziesz po marmurowych schodach, to na ścianach obrazy wiszą. A co je na tych obrazach? A jest tam jeden wielki obraz jak ściana. Malował go tak jeden Matejka. Wielki obraz jak ściana, będzie 10 metrów na 10. A na nim wymalowany jest król Polski, co mu krzyża klęcząc hołd składa. Ten obraz nazywa się Hołd Pruski. Dlaczego? Co dlaczego? Jak się nazywa? A gówno ci do tego wszystko chce zwiedzić. Modli się gad Prus, a ga już zdradę knuje. A król zamiast mu lebu ciupać, to jeszcze ścisko krzyżaka. Polaki zawdy takie były, to im teraz w kaszę plują. To je na tym obrazie. Jedzę ciulu. Cicho będzie ta kurwa. Świerbolo jak tej Żydy na jarmarku. A na drugim obrazie co? Na jakim drugim? Tam obrazów tysiąc. Na jednym wielkim koła baba na czarnym ogierze jedzie. Ładny obraz, duży. Całkiem koła. Przecie to krzywy. To nie wiem, to na obrazie. Ogier, bracie, jak smok. Ogniem łyska, jaja wyglancowane. Ludzie stoją przed obrazem, lurretują. No i gadają do obrazu. Co? Śpi. Dobra, dobra. Żeby mnie na miejscu szalek trafił! Nic nie widziała! Jak go zobaczyła, to upała! Dziuda! Panie podchorąży, można zapalić?
Można wygogień dobrze kryć. Panowie, bracia, rodacy, na rany Chrystusa przysięgam, żebym tutaj jak ten pies. Dobra, Waluś, dobra, wierzymy ci. Zemklała, jak mnie zobaczyła i tyle. Dziękuję bardzo. Zanim to skomentuję, powiedzcie, dlaczego, jak wam się wydaje, dlaczego ta sztuka i te nie trzy czy cztery realizacje, które się... To jest telewizyjna realizacja, którą przygotował w 1990 roku Kazimierz Kuc. Dlaczego ona wzbudzała tak wielkie opory, tak wielkie protesty kombatantów, czyli żołnierzy, którzy brali udział w II wojnie światowej w różnych, byśmy powiedzieli, formacjach? Jak wam się wydaje? Uśmiechnęła się, myślałem, że chcesz powiedzieć, dobra. No wy już jesteście przyzwyczajeni, mam nadzieję, że też nie do końca, do innego obrazu wojny, bo oglądacie jakby różne filmy w internetach, czy tam innych kinach, czy na streamingach. Czy ktoś ma jakiś pomysł? Dobra, ta wojna przedstawiona, ten oddział partyzancki przedstawiony przez Tadeusza Różewicza w Dopiachu nie ma nic wspólnego z heroizmem. Ci, jak widzieliście, jak pokazywał Kuc tych bohaterów, to byli ludzie przestraszeni. To byli ludzie, którzy, byśmy powiedzieli, dla których ta walka nie była jakimś, jak nas przekonują dzisiejsi politycy, nie była ćwiczeniem charakteru, nie była jakąś drogą do bohaterstwa, była znojem. Wojna, można parafrazując tytuł książki Aleksiejewej, laureatki Nobla, powiedzieć, ona napisała książkę Wojna nie ma w sobie nic z kobiety, o żołnierkach walczących w armii radzieckiej. Można powiedzieć, że wojna nie ma w sobie nic z człowieka. I taką wojnę Różewicz, który przeżył walki w oddziale partyzanckim, przedstawiał. Jakby to był dla tych wszystkich, którzy brali w tym udział i którzy uwierzyli, bo jakby jest łatwo uwierzyć, czy łatwo jest zapomnieć o trudach, o wszach, o brudzie, o świeżbie, o deszczu, o wszystkich tych, byśmy powiedzieli, kwestiach związanych z naszym ciałem, z naszą fizjologią wtedy, kiedy musimy żyć w lesie. Że bardzo szybko o tym zapominamy, a bardzo łatwo wierzymy w obraz wojny jako i tych, którzy w niej biorą udział, którzy walczą jeszcze szczególnie z takim szczytnym celem jak wojna o niepodległość, jako właśnie bohaterach. Nie zabierając im bohaterstwa, bym powiedział, Różewicz pokazuje codzienność. Tą codzienność, która nie ma nic wspólnego z tymi przedstawieniami, byśmy powiedzieli, które towarzyszyły w polskim kinie czy telewizji. Czy dzisiaj też możemy takie filmy oglądać, chociaż nawet Hollywood już zmienia obraz wojny, pokazując właśnie, że to była tragedia, a nie jakaś, byśmy powiedzieli właśnie, tak jak przed chwilą, jakaś kształtowanie charakterów. To jedna rzecz. Druga rzecz bardzo ważna, tutaj jakby też dotykająca. Tutaj jakby mamy jakby wyraźny dowód na to, że sztuka, czy poprzez sztukę mogą pojawić się, mogą być zasygnalizowane tematy, które dopiero później się pojawiają w refleksji naukowej. Różewicz, główny bohater, nie będę wam oczywiście opowiadał do piachu, głównym wątkiem takim fabularnym jest oskarżenie Walusia, czyli tego, który był na sznurku prowadzony jak pies, czy jak jakaś koza, oskarżenie go o napad na plebanie. On wziął udział w tym napadzie, to prawda. On mówi, że on wziął, ale on wziął w tym napadzie udział z dwoma oficerami. On wykonywał ich rozkazy. Ten prosty chłopak, syn, że tak się wyrażę, chłopski, wykonywał rozkazy panów. Ci panowie, ci dwaj oficerowie oczywiście zniknęli, więc jakby cała wina spadła na Walusia. Różewicz, można powiedzieć, znając realia, pokazał to, co dopiero dzisiaj wchodzi w dyskurs naukowy, czyli to, byśmy powiedzieli,
byśmy powiedzieli, to spojrzenie na historię Polski poprzez tych, którzy w tej historii nigdy nie są przedstawiani przez chłopów. Jak sobie uzmysłowimy, że do 1865 roku na ziemiach polskich istniało w gruncie rzeczy niewolnictwo, że historii, której się uczymy, to jest historia szlachty, to jest historia magnatów. Jeżeli zwróćcie uwagę, jak pojawia się wątek związany z Szelą, to mówimy o tym, nie mówimy o powstaniu Szeli. Jak to się nazywa? Kto powiedział? Rabacja, czyli jakby ci, którzy stanowili 90% społeczeństwa, a którzy nie mieli żadnych praw jako ludzie, to oni nie mogli walczyć o wyzwolenie siebie z okowów pańszczyzny i feudalizmu. Nie, to była rabacja. Czyli zwróćcie uwagę, to jest tekst z końcówki lat 70., jakby Różewicz zapisuje coś, co dopiero dzisiaj wchodzi. Okazało się w ostatnich 2 latach przynajmniej 5 książek, 6, 7. Bękarty pańszczyzny, ludowa historia Polski. Kiedy jak właśnie przywraca się głos i obecność tym, których nie było. I których nie ma do dzisiaj w gruncie rzeczy. A jak się pojawiają na lekcjach historii, to właśnie w takiej roli. To idźmy dalej. Takie znowu fragmenty, tak jak od początku mówiłem, takie najważniejsze, można powiedzieć, z mojego punktu widzenia, na tyle, na ile znam twórczość Różewicza, drogowskazy, które mogą tę twórczość, czy drogowskazy, za pomocą których możemy z tą twórczością wejść w dialog. A więc po pierwsze, II wojna światowa i Holokaust. Wiecie, co to było, co to jest Holokaust, Shoah, zagłada. Świetnie, macie wspaniałych nauczycieli, że was o tym uczą. W 1945 roku filozof niemiecki, który wojnę spędził, był pochodzenia żydowskiego, uciekł na szczęście, dlatego przeżył do Stanów Zjednoczonych, napisał świetną książkę Minima Moralia, właśnie z takimi, byśmy powiedzieli, takimi sentencjami na wiek XX. Napisał, że pisanie wierszy po Auschwitz jest barbarzyństwem. I tutaj wracam do tematu, którego podjąłem, ale nie rozwinąłem. Jakby można powiedzieć, jak możliwa jest sztuka po Auschwitz? Oczywiście Auschwitz jest tutaj tylko symbolem, znakiem tego całego przemysłu zagłady, który się w czasie II wojny światowej odbywał. Auschwitz, czyli obóz koncentracyjny, a pamiętajmy, że oprócz tych obozów koncentracyjnych były obozy śmierci. Treblinka, Sobibór, Bełżec. Tam ludzie przyjeżdżali i to trwało, bo są wyliczenia dokładnie, bo to przecież było wszystko zbiurokratyzowane, wszystko opracowane, żeby jak najbardziej efektywnie spełniało ten cel, czyli zabicie wszystkich przedstawicieli grupy etnicznej Żydów. Czy to byli polscy Żydzi, niemieccy, rosyjscy, białoruscy, czy jakkolwiek. Tam ludzie żyli 45 minut, włącznie z przyjazdem pociągu, oddaniem tego, co ze sobą wieźli, przejściem, rozebraniem się, z informacją, że idziemy pod prysznicę, przejściem do komór, zagazowaniem, spaleniem. Czy jakby to stwierdzenie Adorno jest stwierdzeniem, jak możliwe jest uprawianie sztuki, albo jeszcze szerzej, jak możliwa jest kultura, jeżeli coś takiego jak Auschwitz, czyli przemysł śmierci, Auschwitz jako znak, zdarzył się w XX wieku. Jak można zwrócić uwagę, jeszcze momencie się zaczynam przy tej wojnie i Auschwitz, można sobie wyobrazić, jakby Niemcy nam się kojarzą, Goethe, Schiller, wielcy artyści, wielcy filozofowie. Jak możliwe, że takie społeczeństwo przygotowało całą, byśmy powiedzieli, drogę czy całą ścieżkę technologiczną służącą zabijaniu innych ludzi? Czy jakby to był ten problem, który postawił sobie również Różewicz po wojnie? Czy jak możliwa jest poezja po Auschwitz? Można powiedzieć, tworzył, Adorno też nie, Adorno był muzykiem, co prawda przestał komponować, ale sztuką się dalej zajmował. Jakby można powiedzieć, że trzeba było po II wojnie światowej i po tym doświadczeniu Auschwitz wymyślić nową sztukę, wymyślić nową poezję, wymyślić dla tej poezji nowy język. Pamiętacie, mówiłem na początku o tej koturnowości, o tej fałszywej postawie. No tak, no jak można sobie odejść do młodości ze świadomością Auschwitz? Jak można sobie Fausta Goethego, Chwilotrwaj,
najważniejsza sentencja z tego dramatu i obok tego mieć Auschwitz. No nie da się. Czy jakby przynajmniej dla niektórych artystów się dało, czyli byśmy powiedzieli, tutaj też wracamy do tego zwykłego człowieka, czyli ta cała tradycja, tutaj napisałem tylko o tradycji romantycznej, jakby zanegowana, ale też pamiętajmy, to dla was, to do was młodych takie, taki apel, negujmy tradycję, od tego jesteście jako młodzi, żeby ją odrzucać, ale najpierw ją poznajmy. Nie można odrzucić czegoś, czego się nie zna. Czy jakby Różewicz z jednej strony odrzucał, z takich między innymi powodów, ale z drugiej strony też nawiązywał. Czy ta, byśmy powiedzieli, paradoksalna sytuacja, że taka, byśmy powiedzieli, używając języka filozoficznego, dialektyczna sytuacja. Coś odrzucą, ale jednocześnie coś przywołuje. Czyli ten, to, byśmy powiedzieli, to spojrzenie zwykłego człowieka, poeta jako zwykły człowiek. Nie jako wieszcz, mędrzec, który ma tam kontakt z jakąś transcendencją i będzie wam nam mówił, nie. Jakby z innego punktu, czy z innego poziomu, z innej sytuacji komunikacyjnej do was mówię. Ja ten poeta, przepraszam, się w niego trochę wcielam. I to co ważne, bo to też jakby pojawiało się po II wojnie światowej, gdzie był Bóg? Jak się zdarzyło Auschwitz, znowu Auschwitz traktowany jako symbol. Gdzie był Bóg? Ten Bóg rozumiany jako Bóg związany z jakimś systemem religijnym. Nic nie mówię o wierze, pamiętajcie, tu się nie odnoszę do niczyjej wiary absolutnie. Odnoszę się do religii jako faktu społecznego. Czy jakby ten Bóg, byśmy powiedzieli, osobowy, z którym przecież, pamiętacie, Niemcy mieli na tych daszkach swoich czapek napisane Gott mit uns, Bóg z nami. Czy jakby byśmy powiedzieli poszukiwanie, i to było całe życie przez Różewicza w twórczości, poszukiwanie absolutu, ale właśnie niezwiązanego z Bogiem, jakimś osobowym. To się oczywiście przekładało na straszną krytykę Różewicza, zarzucano mu nihilizm, zarzucano mu właśnie jakiś antyreligijność. No nie. Znowu jesteśmy w innej sytuacji. Ten Bóg, którego wyobrażenie mieliśmy do Auschwitz, no, nie sprawdził się. Czy może trzeba pójść, byśmy powiedzieli, znowu mówię cały czas o fakcie społecznym, nie mówię o wierze, która jest prywatną sprawą. I wreszcie w konsekwencji jakby budowanie etyki, czyli budowanie postaw moralnych nie na fundamencie religijnym, nie na fundamencie transcendentnym. Nie robię tak, bo Bóg mi zakazał, jak to się pojawi za chwilę w jednym z fragmentów. Nie robię tak, bo krzywdzę. Byśmy powiedzieli, to też bardzo głęboko wchodzi w tą, byśmy powiedzieli, tą filozofię spotkania z innym człowiekiem. Spotykam was, spotykamy się twarzą w twarz i staję się za was odpowiedzialny. To, czego dzisiaj bardzo przecież brakuje, przepraszam za bardzo współczesną dygresję, nie szczepię się, bo nie. No bo nie. Ale jeżeli sobie zadam pytanie, nie szczepię się i ta moja decyzja powoduje to, że ten wirus, którym się mogę zarazić i zarażę innych, mutuje i za chwilę ci, którzy nawet są zaszczepieni, będą mogli chorować o wiele poważniej niż zachorują po tej szczepionce, ponieważ ten wirus będzie, byśmy powiedzieli, w nowej formie, no to to jest jakby inne myślenie. Odpowiedzialność za innego. Odpowiedzialność nie tyle, bo tutaj można by powiedzieć, można by zacytować Miłosza w opozycji do Różewicza. Pewnie nie pamiętacie tego, tej frazy Miłosza. Cóż to za, to jest taki cytat, bym powiedział, trochę przeze mnie przetworzony, bo nie wiem dokładnie. Czym jest literatura, która nie ocala narodów i tak dalej, i tak dalej. No ale literatura to nie ma tego na celu. Literatura ma, byśmy powiedzieli, czy sztuka szerzej, ma na celu uwrażliwienie. Ma na celu jakby pokazanie, czy uświadomienie, słuchaj, może im źle myślisz. Słuchaj, może zrewiduj. Wejdź w dialog, coś zmień. To, co się dzisiaj nazywa w teorii sztuki performatywnością, czyli wpływem. To nie tylko wykłady, nie tylko lekcje w szkole, ale również sztuka, czy może przede wszystkim sztuka, albo przede wszystkim teatr w ramach tej sztuki stawiał sobie od samego początku taki cel, że zmieniamy tego odbiorcę. Zmieniamy w dobrym kierunku oczywiście.
takim, że on, nie wiem, poszerza mu się pole świadomości. Poproszę następny slajd. Zanim przeczytamy ten list do ludożerców, zanim wam przeczytam jeszcze dwa inne wiersze, żeby wam pokazać jakby właśnie ten inny sposób traktowania poezji, tego, co by można było właśnie powiedzieć o Różewiczu jako pisarzu awangardowym i o i w odróżnieniu od Czesława Miłosza, który, byśmy powiedzieli, jest takim emblematycznym przykładem pisarza klasycznego. Oczywiście nie, to nie jest jakaś, bym powiedział, etykietka teoretyczno- czy historyczno-literacka, to jest jakby rodzaj twórczości. Posłuchajcie tego wiersza, bardzo zresztą pięknego. Czesław Miłosz, który skrzywdziłeś. Który skrzywdziłeś człowieka prostego, śmiechem nad krzywdą jego wybuchając, gromadę błaznów koło siebie mając, na pomieszanie dobrego i złego, choćby przed tobą wszyscy się skłonili, cnotę i mądrość tobie przypisując, złote medale na twoją cześć kując, radzi, że jeszcze jeden dzień przeżyli, nie bądź bezpieczny. Poeta pamięta, możesz go zabić, narodzi się nowy, spisane będą czyny i rozmowy, lepszy dla ciebie byłby świt zimowy i sznur i gałąź pod ciężarem zgięta. Zwróćcie uwagę, rytm bardzo wyraźny, rymy, czy jakbyśmy powiedzieli muzyczność, tak aby muzyczność, bym powiedział, czy melodyjność wpadająca w ucho. A teraz posłuchajmy, zanim o ludożercach, a może ludożerców sobie darujemy, posłuchajcie tego wiersza Różewicza, Ocalony. Miałem 24 lata. Ocalałem, prowadzony na rzeź. Te nazwy są puste i jednoznaczne. Człowiek i zwierzę, miłość i nienawiść, wróg i przyjaciel, ciemność i światło. Człowieka tak się zabija jak zwierzę. Widziałem furgony porąbanych ludzi, którzy nie zostaną zbawieni. Pojęcia są tylko wyrazami. Cnota i występek, prawda i kłamstwo, piękno i brzydota, męstwo i tchórzostwo. Jednako waży cnota i występek. Widziałem człowieka, który był jeden występny i cnotliwy. Szukam nauczyciela i mistrza, niech przywróci mi wzrok, słuch i mowę. Niech jeszcze raz nazwie rzeczy i pojęcia, niech oddzieli światło od ciemności. Mam 24 lata, ocalałem, prowadzony na rzeź. Nie jestem wybitnym jakimś recytatorem, ale jakby widzieliście kolosalną różnicę, myśląc o rytmie wiersza. Tamten prosty, wpadający w ucho, bo rymowany, tutaj nie mamy rymów, nie mamy tej, byśmy powiedzieli, prozodii, która została wypracowana w literaturze polskiej, myśląc o wierszu sylabicznym, sylabotonicznym, tonicznym i tak dalej. Różewicz w gruncie rzeczy wprowadził nowy rodzaj wiersza. Ta, byśmy powiedzieli, ta melodia tego wiersza o wiele jest bliższa muzyce awangardowej, do dekafonii na przykład, niż byśmy powiedzieli tej muzyce tradycyjnej, klasycznej. Takiej właśnie do początku XX wieku. Czyli jakby ten rytm nie jest, byśmy powiedzieli, taki jednoznaczny, taki wpadający w ucho. Wymaga od nas, byśmy powiedzieli, większej być może uwagi. Ale z drugiej strony, posługując się tak prostym słownictwem, zaprasza nas do tego dialogu. Co to znaczy cnota, występek? Jak to jest, że człowiek może być i taki jednocześnie? Czy po tym świecie, który się zdarzył między w gruncie 1933, kiedy Hitler doszedł do władzy, a 1945, kiedy Berlin padł, czy po tym świecie musimy nazwać nasz świat na nowo? Mówiłem, nie będziemy listu do szersu, bo o tym na pewno będziecie czytać, czy już czytaliście w szkole. Można następny slajd, jeszcze następny, jeszcze następny i następny. Interludium satyryczne, bo Różewicz oprócz tego, że oczywiście pisał poważne, znaczy nie w tym znaczeniu poważne, że patetyczne, tylko w tym znaczeniu, że podejmował poważne tematy w poważnej formie, którą wypracował, pisał również satyry i taka jedna satyra, taka trochę, bym powiedział, autosatyra, myśląc o mojej roli jako literaturoznawcy między innymi. Ten zasiadł kamiennym zadem na koronce sonetów krymskich. Uf, przez długie belferskie wole przeciąga tęcze w mozole. Od nowa odczytują dzieje, na ogniu poezji gotują flaki z olejem. Czy
taki rodzaj, byśmy powiedzieli, oglądu rzeczywistości jakoś jeszcze wam jest bliski? Czy jakby, czy jesteście w stanie się z takim, bym powiedział, satyrycznym spojrzeniem na rolę w gruncie rzeczy nauczyciela? Przepraszam wszystkich nauczycieli, ja też jestem nauczycielem akademickim, także to też jest jakby trochę o mnie. Czy jakby też, jakby Różewicz nie zawsze tak na bardzo poważnie. Można następny slajd? I teraz już ostatni wątek tego naszego spotkania. Nie chcę, żeby to trwało, broń Boże, dłużej niż godzinę. W każdym razie Różewicz między 58 a 59 napisał swój najbardziej, byśmy widzieli, awangardowy dramat. Awangarda, awangard. To jest z terminologii militarnej, czyli straż przednia. Czyli przenosząc to na sztukę, twórcy awangardowi to tacy, którzy nie tyle, byśmy powiedzieli, podejmowali nowe tematy, ale tacy, którzy zanegowali sztukę w jej dotychczasowym kształcie. To początek XX wieku, myśląc o Europie, w dwudziestoleciu międzywojennym Przybosz, Piper i tak dalej, po wojnie między innymi Tadeuszewicz, najwybitniejszy przedstawiciel awangardy, byśmy powiedzieli, tworzący sztukę od nowa. Wydał w 59 roku kartotekę, a w 60 dialogu, później w formie książkowej i prapremiera odbyła się w Teatrze Narodowym w reżyserii Wandy Laskowskiej. I teraz zobaczmy fragment, i to jest ten fragment taki bardzo długi, ale postaram się was nie zamordować, skrócę go troszeczkę. Poproszę do kartotekę. Już się zbliżamy do końca. Na koniec będzie też muzycznie, ale w innym klimacie. Trzy metry 48. Dwa 20. Sto 10. Coś się chyba zatrzymało. O. 65.
42. Co on tak ściska w ręku? Papier. Trzeba mu będzie palce odgiąć. Jakieś papiery. Dobra, ponieważ mam jakiś kłopot techniczny, to zatrzymajmy tę prezentację i przeskoczmy od razu do takiego zdjęcia na sam koniec, które bym chciał, żeby zostało w waszej pamięci. Dalej, jeżeli mogę prosić. Jeszcze dalej. Jeszcze dalej. Jeszcze dalej. To już sobie... To pierwsze zdjęcie, które bym chciał, żeby zostało w pamięci, poeta wyrzucający śmieci. Wyobraźmy sobie właśnie to, o czym mówiłem na początku. Mickiewicz wyrzucający śmieci, Słowacki piorący sobie skarpety, czy nie wiem, Miłosz myjący naczynia po kolacji. Jakby to zdjęcie autorstwa Adama Hawałeja pokazuje też, byśmy powiedzieli, rodzaj stosunku Różewicza do samego siebie. Dystans i ironię. A wracając na momencik do piachu, do kartoteki, żebym się już nie rozgadał, ten dramat był absolutnym, byśmy powiedzieli, obrazoburczo-skandaliczny. Jak pamiętacie, na samym początku powiedziałem o trzech rodzajach literackich. Liryka, epika i dramat. Dramat, słowo dramat pochodzi od doryckiego dran, czyli działać. A Różewicz napisał swój dramat w ten sposób, że prawie nic się nie dzieje. Bohater, główny bohater grany przez Tadeusza Łomnickiego, leży w łóżku. Leży w łóżku, zwróciliście uwagę, to łóżko jest nie wiadomo gdzie, czy to jest pokój, czy to jest ulica. W didaskaliach Różewicz napisał, że wszystko w tym pokoju jest takie niby rzeczywiste, ale większe troszeczkę. Czy to łóżko, w którym leżał bohater, też zwróciliście uwagę, troszeczkę miało inne proporcje niż te, w których leżymy. Chciałbym natomiast jeszcze poproszę dalej. I jeszcze już pułapkę sobie, nie myślę, że czasami jakby eliminacja jest też sposobem na zdobywanie i utrwalanie wiedzy. I jeszcze dalej? I jeszcze dalej? O, tak chciałbym, żebyście zapamiętali Różewicza. Uśmiechniętego, starszego pana, zawsze otwartego na młodych ludzi, czyli na was, którzy przychodzili do niego, żeby im podpisał książki. Bardzo wam dziękuję. Myślę, że już nie ma czasu na pytania. Jakbyście mieli jakieś pytania, piszcie w mailu albo do pana Michała. Odpowiem. Bardzo wam dziękuję za to spotkanie i czytajcie poezję, uczestniczcie w sztuce. Tak jest pan... Doktor habilitowany Piotr Rudzki, jeszcze raz zapraszam. Tutaj wielkie brawa jeszcze raz dla pana doktora. To raczej brawa dla Różewicza, to w jego imieniu to przyjmuję, dziękuję bardzo. I brawa dla Różewicza w takim razie. Bardzo serdecznie dziękujemy za ten wykład. Dziękuję również jeszcze raz pani Aleksandrze Szalek-Palmowskiej za tłumaczenie. Wielkie brawa. Mamy nadzieję, że zapamiętacie z tego wykładu wartościowe i cenne rzeczy i rzeczywiście, tak jak pan doktor powiedział, będziecie czytali Różewicza. Ale to nie koniec. Ja już pani Olu podziękuję w takim razie, bo teraz będzie część dla szkoły. Chcielibyśmy jeszcze raz pani Gumiennej bardzo serdecznie dziękuję za przygotowanie wszystkich uczniów do dzisiejszego wydarzenia. I chciałbym poprosić was o recytację wierszy, które przygotowaliście tutaj na dzisiejsze spotkanie. Oczywiście mam nadzieję, że koledzy i koleżanki będą wszystkich bardzo mocno wspierać, bo zdaję sobie sprawę i wszyscy też powinniście wiedzieć, że to miejsce jest dosyć stresujące, żeby wyjść tutaj na środek, wziąć mikrofon do ręki i powiedzieć wiersz. Zapraszam w takim razie jako pierwszą Natalię Bednarczuk z klasy 8 G. Wiersz pod tytułem Ocalony.
Tadeusz Różewicz, ocalony. Mam 24 lata. Ocalałem, prowadzony na rzeź. To są nazwy puste i jednoznaczne. Człowiek i zwierzę, miłość i nienawiść, wróg i przyjaciel, ciemność i światło. Człowieka tak się zabija jak zwierzę. Widziałem furgony porąbanych ludzi, którzy nie zostaną zbawieni. Pojęcia są tylko wyrazami. Cnota i występek, prawda i kłamstwo, piękno i brzydota, męstwo i tchórzostwo. Jednako waży cnota i występek, widziałem człowieka, który był jeden, występny i cnotliwy. Szukam nauczyciela i mistrza. Niech przywróci mi wzrok, słuch i mowę. Niech jeszcze raz nazwie rzeczy i pojęcia. Niech oddzieli światło od ciemności. Mam 24 lata. Ocalałem, prowadzony na rzeź. Natalia Bednarczuk, klasa 8G. Dziękuję bardzo. A teraz zapraszam Julianna Podlejska z klasy 8A. Przyszli, żeby zobaczyć poetę. Tadeusz Różewicz, przyszli, żeby zobaczyć poetę. Przyszli, żeby zobaczyć poetę. I co zobaczyli? Zobaczyli człowieka siedzącego na krześle, który zakrył twarz, a po chwili powiedział: szkoda, że nie przyszliście do mnie przed 20 laty. Wtedy jeden z młodzieńców odpowiedział: nie było nas jeszcze na świecie. Przyglądałem się czterem twarzom odbitym w zamglonym lustrze mojego życia. Usłyszałem z bardzo daleka ich głosy, czyste i mocne. Nad czym pan teraz pracuje? Co pan robi? Odpowiedziałem: nic nie robię. Dojrzewałem przez 50 lat do tego trudnego zadania, kiedy nic nie robię, robię nic. Usłyszałem śmiech. Kiedy nic nie robię, jestem w środku. Widzę wyraźnie tych, co wybrali działanie. Widzę byle jakie działanie przed byle jakim myśleniem. Byle jaki Gustaw przemienia się w byle jakiego Konrada. Byle jaki felietonista w byle jakiego moralistę. Słyszę, jak byle kto mówi byle co do byle kogo. Byle jakość ogarnia masy i elity, ale to dopiero początek. Wielkie brawa, Julianna Podlejska, klasa 8A. Dziękuję ci bardzo. A teraz zapraszam tutaj na scenę Olga Naskręc z klasy 7G. Wiersz pod tytułem Jak dobrze. Wielkie brawa. Tadeusz Różewicz, jak dobrze. Jak dobrze. Mogę zbierać jagody w lesie. Myślałem, nie ma lasu i jagód. Jak dobrze, mogę leżeć w cieniu drzewa. Myślałem, drzewa już nie dają cienia. Jak dobrze, jestem z tobą, tak mi serce bije. Myślałem, człowiek nie ma serca. Olga Naskręt, wielkie brawa, klasa 7G. A teraz zapraszam tutaj Jakuba. Jakub Smoleń z klasy 7G. Jakub ma tutaj wielu fanów, widzę. Proszę cię bardzo, scena jest twoja. Tadeusz Różewicz, kasztan. Najsmutniej jest wyjechać z domu jesiennym rankiem, gdy nic nie wróży rychłego powrotu. Kasztan, przed domem zasadzony przez ojca, rośnie w naszych oczach. Matka jest mała i można ją nosić na rękach. Na półce stoją słoiki, w których konfitury, jak boginie ze słodkimi ustami, zachowały smak wiecznej młodości. Wojsko
w rogu szuflady, już do końca świata będzie ołowiane. A Bóg wszechmocny, który mieszał gorycz do słodyczy, wisi na ścianie bezradny i źle namalowany. Dzieciństwo jest jak zatarte oblicze na złotej monecie, która dźwięczy czysto. Jakub Smoleń, klasa 7G. Dziękuję bardzo. A teraz zapraszam serdecznie Nela Kłaczek z klasy 8C. Dytyramb na cześć teściowej. Tadeusz Różewicz, dytyramb na cześć teściowej. Morza atramentów wypisali poeci, opiewując miłość do dziewczęcia, która czasem jest jak gęś, a czasem jak ciele majowe. Były spowijane jedwabiem słów, żony własne i cudze, lecz żaden rymopis nie wyśpiewał pochwały tej, która jest matką dziewczyny. Teściowej. To ona zrodziła naszą jutrzenkę, o synowie Apollina. Ona jej strzegła jak źrenicy oka, ona piastuje owoce naszej miłości szalonej. Wstaje w nocy cierpliwa, przewija, przewija, przewija. Nela Kłaczek, klasa 8C, wielkie brawa. I jeszcze jest tutaj z nami Julia Bednarz z klasy 8G, którą serdecznie zapraszam. List do ludożerców. Tadeusz Różewicz, list do ludożerców. Kochani ludożercy, nie patrzcie się wilkiem na człowieka, który pyta o wolne miejsce w przedziale kolejowym. Zrozumcie, inni ludzie też mają dwie nogi i siedzenie. Kochani ludożercy, poczekajcie chwilę. Nie depczcie słabszych, nie zgrzytajcie zębami. Zrozumcie, ludzi jest dużo, będzie jeszcze więcej, więc posuńcie się trochę. Ustąpcie. Kochani ludożercy, nie wykupujcie wszystkich świec, sznurowadeł i makaronu. Nie mówcie odwróceni tyłem. Ja mnie, mój moje. Mój włos, mój żołądek. Mój odcisk, moje spodnie. Moja żona, moje dzieci. Moje zdanie. Kochani ludożercy, nie zjadajmy się, dobrze? Bo nie zmartwychwstaniemy. Naprawdę. Julia Bednarz, klasa 8G. Wielkie brawa. Jeszcze raz poproszę wielkie brawa dla wszystkich osób, które tutaj dzisiaj recytowały wiersze. Bardzo wam serdecznie dziękujemy. Chciałbym jeszcze poprosić was o to, żebyście poświęcili chwilę czasu na te prace, które znajdują się przed tą salą. Prace plastyczne, które również powstały na dzisiejsze wydarzenie. Jeszcze poproszę o wielkie brawa dla waszych kolegów za te prace plastyczne. Bardzo serdecznie dziękujemy wam za udział. Dziękujemy również wszystkim nauczycielom ze Szkoły Podstawowej nr 25 na Ucho Boże Wielkim. Wielkie brawa. Mamy nadzieję, że częściej będziemy tutaj was mogli gościć. Do zobaczenia.